wymagamy oddziałów izolacji noworodka, na którym Filip spędził pierwsze 4 miesiące swojego życia i który Filipa uratował. Co się wydarzy? Wydarzy się mnóstwo rzeczy. Będzie dużo lania wody, ludem już mieliśmy. Będą licytacje, będzie można pojeździć zabytkowym Willisem. Będzie prezentacja broni, policja wystawia swój mobilny komisariat. Także atrakcji jest mnóstwo, no, a przede wszystkim chodzi o to, żeby zebrać pieniądze, czy to przez zrzutkę, która jest uruchomiona w formie internetowej, czy do puszek, po to, żebyśmy mogli kupić sprzęt dla oddziału izolacji noworodka. Sami doświadczyliśmy tego, jak ważna jest dobra opieka, zaangażowanie lekarzy i dobry sprzęt na oddziale, zwłaszcza w przypadku tak małych dzieci. Lekarzom z oddziału izolacji noworodka jesteśmy niezmiernie wdzięczni, ponieważ uratowali naszego syna i dali nam ogromne poczucie bezpieczeństwa. Dlatego przez 4 lata myśleliśmy, jak możemy im się odwdzięczyć. No i stąd ta inicjatywa. Mamy straż całego województwa, mamy policję z komendy miejskiej policji, mamy grupę paramilitarną. Także z tymi ludźmi działamy i będzie atrakcji co nie miara. Nie, no od razu. Jak mam cię zawieźć? Nie, ty rzucasz, to cię zawiozę. Thank you.